chciałbym się oczywiście przyłączyć do tych życzeń, życzeń pana posła, pana wojewody, dla dzieci, dla młodzieży, dla nauczycieli, którzy będą również korzystać z tych wspaniałych obiektów, a także również życzyć chciałbym rodzicom, tak jak idąc śladem pana wojewody, aby mogli korzystać, aby wzbogacać swoje życie poprzez korzystanie z tych obiektów i uprawianie sportu. Natomiast chciałbym również przyłączyć się do podziękowań, które są kierowane do pana burmistrza Mariana Dzięcioła i jego znakomitych współpracowników, którzy przez te, już można powiedzieć, przecież kilkadziesiąt lat, 21, to już jest ogromny stron czasu, stworzyli wiele wspaniałych rzeczy dzięki swojemu zapałowi, dzięki tej determinacji, jaką miał i ma i szef. Wspaniały szef. Proszę Państwa, to są naprawdę już dziesiątki inwestycji, dziesiątki działań, dziesiątki pomysłów, a może nawet setki. I pan burmistrz w swoim wystąpieniu z takim chyba troszeczkę żalem wspomniał, że ten środki inwestycyjne, które zostały przeznaczone na te inwestycje, które dzisiaj otwieramy, czyli na salę, na Orlik, pochodziły głównie z budżetu miasta Łoków, no i tylko w części Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ale to może nie do końca tak, dlatego że te wszystkie inwestycje, które są realizowane przez samorząd łochowski, stanowią jedną wielką całość. A samorząd łochowski jest bardzo, podkreślam, bardzo, bardzo aktywny, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Czy to z ministerstwa jednego, czy drugiego, to mamy na przykład z Ministerstwa Edukacji, czy to ze środków unijnych, czy to z Funduszu Ochrony Środowiska. Ja powiem, że chyba nie ma takiego funduszu, takiego programu operacyjnego, jeżeli chodzi o środki unijne, z którego by Łochów nie czerpał. Może nie wiem, innowacyjna gospodarka może nie, chociaż pan burmistrz jest znany z swojej inwencji twórczej, więc być może również i tutaj środki zostały pozyskane. Dlatego myślę, że dzięki tym kilkudziesięciu milionom złotych, które pozyskano z tamtych funduszy, można było przeznaczyć środki własne na te inwestycje, które dzisiaj mamy zaszczyt otworzyć, mamy zaszczyt przeznaczyć wspólnie dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzicom do użytkowania. Także panie burmistrzu, szanowni państwo, współpracownicy, serdeczne dzięki, gratulacje. Prosimy o jeszcze. Dziękuję bardzo.